Naprawdę ci Chińczycy to są bardzo sympatyczni ludzie, bardzo ja mili. W chińskiej ambasadzie. Wspaniali. Wspaniale. Oni są tak piękni. No. Piękni są takie granatowe garnitury specjalne chińskie. No. O Jezu, te kobiety takie piękne są tam wewnątrz. Uliczne. No. Tak zadbane, takie niby skromne, ale to jest taka luksusowa skromna. No, no. Taka, wiesz, taka elita. No. Piękne mają ogród, nie wiem czy widziałaś tam. Za ambasadą jest taki wspaniały ogród chiński. Oni tam zawsze zaglądają, wiesz, wszyscy. Przepiękny. No. I Anita też widziała. No. A potem jeszcze kiedyś byłem w Mińsku, to byłem na spotkaniu z chińskim ministrem z handlu zagranicznego. No. Bo jak on wyglądał rano nocy. Jaka ta ekipa chińska. To za elita. A no, sobie pomyślałem, to jest jednak minister, który reprezentuje 1,5 miliarda ludzi. Ja ci coś powiem, bezpośrednio z ambasady, czy nawet jak lecieli z Chin, no to na wernisażach, tak. I przedstawicielstwo i z ambasad i nawet jak ci mówię, malarz leciał naście godzin z Chin do Muzeum Narodowego, to już było dobrych parę lat temu, żeby namalować jakąś tam polską aktoreczkę, wymalować na oczach ludzi, no ale takie jedzenie tam dali, tej Warszawie biednej i głodnej. Warszawa to jest głodna jak Litwa, że po prostu tak się rzucili na to jedzenie, ale tak było tego dużo, że dużo zostało. Wiesz czego? Takie mają mączne jakieś, takie nie bułki, ale takie, wiesz, prawie sama mąka. No to więc te katoliczki jak się nacłapały tam tych rybnych, różnych mięsnych, to po co tę mąkę będą brać? Słuchaj, a poza tym Chiny, jak wiesz, one nie są nawet takie, jak były wtedy, kiedy ja byłem na spotkaniu z ministrem handlu zagranicznego Chin w Lipsku. One są wielokroć bogatsze, wielokroć bardziej rozwinięte. Mało tego, potencjał ich... Ale niż kto? No niż USA. No. To jest potencjał Chin obecnie jest większy dwukrotnie niż Stanów Zjednoczonych no. Gospodarczy. Gospodarczy. To jest największa potęga gospodarcza na kół ziemskim. No to więc mówię, że trzeba się do Chin odwoływać, jak gdyby co, wiesz. Skoro te Chiny takie wielkie. No. Wielkie to jeszcze nic, ale tam technologia jest już no. Niesamowita, dlatego że nie wiem, czy ty słyszałeś, że on słyszał. Rozwój no. Chiński no. Już mają taki sam ilość miliardów dolarów mój na giernek. Badanie naukowe no. Co USA. Powoli dochodzą do tego poziomu. No to słuchaj, no to jest jednak no, niesamowite wręcz, no. Bo przecież USA to przecież zawsze królowały, jeżeli chodzi o technologię. No. Właśnie. A teraz się może okazać, że właśnie one nic z sobą nie reprezentują, bo Chiny wszystko. Najnowsze wynalazki będą w Chinach teraz. W sensie w drodze, prawda? Mhm. Kult nauki, tam miliony studiują na studiach. Tak, bo to jeszcze wiesz, ten komunistyczny system. Tak, tak, tak jak u nas był, jak myśmy mieli 5 kółek zainteresowań. Były domy kultury, były kółka majsterkowiczy. W każdym chińskim mikrorejonie masz, tak jak w Białymstoku, kółka taneczne, balet dla dzieci, masz naukę języków obcych, masz... I dla młodzieży, no. Tak, masz no. Teatrzyki kukiełkowe chińskie, masz teatrzyk normalny dla dzieci, taki, żeby grali jak aktorzy. I to wszystko razem, jak to się doda wszystko do siebie, to wychodzi siła nie do pokonania, bo po prostu już dziecko jest ćwiczone na super osobowość. No. Mm-hmm. Nie jest to, że dziecko jest zostawione samo sobie i się pałęta po ulicach. Tak. Mm-hmm. Właśnie. Bo ani bezdomnych nie było, tak jak teraz pełno. Ani biedy nie było. Ani biedy nie było, tak. Były hotele robotnicze. Ktoś nie miał hotele. Głupoty nie było tej katolickiej. Zatem nie likwidowali hoteli robotniczych. No. Bo nie wiem, czy ty zauważyłeś, że teraz bardzo dużo hoteli zostało zlikwidowanych w ogóle. Ale że wyburzonych. Tak. Przez dawniej część ludzi spoza miast mieszkała w hotelach robotniczych. Tak, tak. Także nic te katoliczki nie wymyśliły, bo jechówki były wcześniej. Tak, regres. A już najbardziej, jeśli chodzi o dzieci. Bo dzieci były bezpłatnie na kolonie, tak. W Chinach obecnie wysyłane, żeby zwiedzały kraj, tak, za tak, pieniądze tak. Państwa. Mało Iść. Tego, były te super kółka zainteresowane. U mnie to samo no. Było, co u ciebie. Co ty myślisz, że tutaj nie było 20 kółek typu balet? No kiedyś kółka, były, kiedyś tak, były. No. Domy kultury i tak dalej. Gdyby sobie tu się działo w Warszawie, obowiązkowo każde dziecko musiało być na 5 kursach. Tak, kiedyś były. A nie tak jak teraz. No.
Dlatego wychowano społeczeństwo na bardzo wysokim poziomie, bo widzisz, o tym, że dziecko jest wspaniałe, to tak. właśnie decyduje ten okres lat młodych. Tak. Dopiero z tego wynika twoja potem, wiesz, czym skorupka za młodu nastąpi, tym przestaje na starość. Tak. To jest ten komunistyczny styl, który się tutaj zaznaczy. Dlatego jestem tancerką, dlatego, bo ja tańczyłam w balecie od dziecka. Tak, ale mało tego, nie zauważyłeś, no. Bo mówię, o, taka potęga technologiczna i tak dalej. A ty od razu mówisz, dlatego, że mają ten system komunistyczny no. w szkołach podstawowych. O właśnie, o to właśnie chodzi. Oni mają system komunistyczny. Komunistyczny. W ogóle całą strukturę, taka była w Polsce Ludowej, no. Teraz, obecnie. No i to jest właśnie tragedia dla Lechowa. Właśnie. Bo to jest nie do pokonania. Bo to są strasznie duże nakłady na edukację, na uniwersytety, na w ogóle podnoszenie ogólnego poziomu, wiesz, osobowości. Bo to przecież dziecko przecież bardzo chłonie, prawda? Tak. Wszystko. Czym taka skorupka się, prawda, będzie chłonęła w wieku lat dziecięcych, no to potem się wiadomo, to będzie na całe życie. Tak. Wiadomo, wiadomo, że będzie. Tak. Będzie prosperowało. Rzucaj, puszczaj chleb po wodzie. I co ty najciekawsze z tych systemów socjalistycznych, to wcale się nie odbywa kosztem rozbudowy, czy to infrastruktury, czy przemysłu. Bo właśnie przez ten czynnik ludzki łatwiej zbudować bardziej skomplikowane obiekty. No. Bo potem, wiesz, no bo w Polsce Ludowej to samo. Co z tego, że była sfera socjalna, jak się także rozwija bardzo silnie sfera usług, budownictwa mieszkaniowego i przemysłu. No i co z tego, że była sfera socjalna? To nie miało nic do rzeczy. Wszystko się bardzo szybko rozwijało. Ludzie uczyli się wrażliwości, poczucia rytmu, baletu, śpiewu tego, a teraz chamstwa się uczą. Rechodupstwo i rozpasanie neronowe, debilne. Rozpasanie neronowe. Mało tego, harmonia była, bo bardzo dużo dla młodych małżeństw budowano. Zabili Jezusa. Domów, no przecież komunizmie każda małżeństwo miało mieć dom młode. A teraz gdzie się buduje te domy? A no właśnie. Tylko masz praktycznie apartamenta, co nic więcej. No, no. Prawda, prawda. Dlatego Rosja też ma taki sam system, nie wiem czy wiesz, niby jest kapitalistyczna, on ma system wychowania, taki sam jak w komunizmie, tam się nic nie zmieniło. Czyli są kółka zainteresowe, są domy pionierów, są teatry specjalne młodzieżowe, każda dzielnicowa teatr młodzieżowy, taki jest dla ludzi powiedzmy 19-letnich, 20, którzy chcą być aktorami. Oprócz tego, że jest teatr dramatyczny, to jest jeszcze teatr młodzieżowy. Tak. Taki dla komsomolców tak zwany. Ja byłem to widziałem. Jeden z młodzieżowy teatr ze sztukami na młodzieżowy jest taki dramatyczny. No. Taki z poważnymi, typu Czecho. Tak,
Kino jest też. Kino. Właśnie. Oj, tam jest bardzo, bo to komunizm właśnie. Komunizm ma specjalne warunki do rozwoju młodej osobowości, a kapitalizm tego nie ma. I to jest ta różnica. A oni idą jeszcze ścieżką komunistyczną, zarówno Rosja, jak i Chiny. O tym się na Zachodzie nie mówi, te kurde o tym nie mówią. Włącz teraz radio, jest pierwsza. Nie, wiadomości. Ty słuchać, oni tam kłamią. No ale z tych kłamstw też nie, coś wynika. Dobra, może włącz. Wiesz, ja ci coś powiem. Od czego masz ten mózg? I tak kłamią, i tak. To widać po prostu. Są bardzo samoliczne. Bo oni się sypią, a ci ktoś sypią, to zaczyna kłamić. No. Jak widać, wiesz, słychać nie kłamać, i czuć. Bo kłamstwa, to się pojawia, a się wszystko sypie. No to się sypie właśnie. Talk FM właśnie. Czasem coś wiedzą. Tworzy tylko osobne niewyrazy sensu, połączenie mają odpowiednie. Tak. Osobne odpowiednie. Filozofii trochę trzeba. Połączenie wyrazy mają sens tylko. Osobne wyrazy nie mają sensu. Sens tworzy tylko odpowiednie połączenie. Połączenie. Od poniedziałku do piątku o 13. Zapraszam. Kowalanie wszystkim. Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne. Informacje TOK FM. Filip Kekusz. Spokój w Donbasie i siły rządowej separatyści twierdzą, że wycofują z frontu ciężki sprzęt. Nawet 100 polskich żołnierzy może pojechać na Ukrainę, by szkolić podoficerów. Rosja ostrzega, że to doprowadzi do eskalacji konfliktu. Już 350 osób z powodu grypy trafiło w tym roku do szpitali w Małopolsce. O wycofywaniu ciężkiego uzbrojenia z linii frontu informują siły rządowe i prorosyjscy separatyści. To jeden z warunków rozejmów. Już pociąg lądował. Teoretycznie obowiązuje od połowy lutego. Sztab generalny w Kijowie zastrzega jednak, że grafik wycofywania wycofują ciężkiego może zostać skorygowany, jeśli z operacją będą... Słyszałeś pociąg lądował. No bocian to tam zawsze są bociany, tam nic nowego. To tutaj tylko jak Warszawa mówi tam o bocianie, to rewelacja, tam to jest chleb powszedni. Tam w Białymstoku nawet nie mówię o bocianie. Pełno tego. Instruktorów ma być gotowych do szkolenia ukraińskiej armii, zapowiada z kolei wicepremier i minister obrony Tomasz Siemoniak. Polityk dodaje, że wojskowa współpraca Kijowa i Warszawy rozwija się od dawna. Szkolimy ukraińskich oficerów, 33 w tej chwili w naszych uczelniach wojskowych. Pracujemy nad tym, żeby przygotować program szkolenia dla ukraińskich podoficerów. Takie zapotrzebowanie Ukraina zgłosiła do NATO. Konkretne decyzje dotyczące szkoleń i faktycznej liczby instruktorów, którzy pojadą do wojskowych ośrodków koło Kijowa i koło Lwowa, mają zapaść w marcu. Ambasador Rosji przy NATO Aleksander Gruszko już ostrzegł, że takie ruchy nie sprzyjają realizacji porozumień mińskich i prowadzą do zaostrzenia sytuacji. Tak. Słuchasz informacji TOK FM. Na południe Polski szaleje grypa. Od początku roku do małopolskich szpitali trafiło 350 osób. To dwa razy więcej niż rok temu w tym samym okresie, a chorych ciągle przybyła. Niech więcej chlają w tym monopolu. Na grypę i infekcje grypopodobne zachorowało blisko 60 tysięcy osób, mówi Elżbieta Kura z krakowskiego sanepidu. Jeżeli porównamy to do ubiegłego sezonu epidemicznego, to ten wzrost jest bardzo duży. Nawet można powiedzieć, że dwukrotnie więcej osób zachorowało w naszym województwie. W tym samym okresie to było 34 700. Najwięcej chorych jest wśród dzieci. W krakowskim szpitalu Świętego Ludwika małych pacjentów ciągle przybywa, mówi doktor Katarzyna Przybyszewska. Zdarzają się momenty, że tych wolnych jest mało i wtedy musimy zawiązać salę albo częściowo nawet robić dostatki na korytarzu. To są główni infekcje.
infekcje wirusowe przebiegające z wysoką gorączką, czasami z wymiotami, z dużą dusznością u dzieci. Lekarze za szalejącą grypę winią łagodną zimę, bo w dodatnich temperaturach wirusy łatwo się rozprzestrzeniają. Z Krakowa, Kinga Kalita, Pokatan. Ministerstwo Edukacji Narodowej nie akceptuje modlitw w publicznych szkołach. Zgodnie z polską konstytucją szkoła nie powinna przynosić praktyk z lekcji religii na inne zajęcia lekcyjne, tłumaczy rektor. A o sprawie zrobiło się głośno po przypadku ze szkoły w Gulasowicach na Śląsku. Jeden z rodziców poskarżył się kuratorowi oświaty, że w placówce każdego dnia lekcje zaczynają się od modlitwy. Ojciec ucznia czwartej klasy tłumaczył, że nie jest wrogiem religii. Uważa jednak, że publiczna szkoła powinna być świecka. Teraz tam pomijają szelka, tam, że są modlitwy, że są szelki, które od początku szkoły roku sprawowano. No to już na to rękę czerwonawa, a sobie idzie kto chce, ale żeby w klasie pomierzać do dzieci i zmuszał was do osoby modlitwy, no to już jest przedmiotem. Po interwencji ojca dyrektorka postanowiła rozdać uczniom, rodzicom i nauczycielom ankietę, w której odpowiedzą na pytanie, czy są za, czy przeciw modlitwom. Jednak stanowisko resortu jest jednoznaczne. Szkoła nie może zmuszać rodziców uczniów ani uczniów do ujawnienia swojego światopoglądu. Tym samym nie może żądać deklaracji, czy rodzic lub uczeń chce, by w szkole odmawiana była modlitwa. Dyrektorka szkoły w Brasowicach nie zgodziła się na wywiad z naszym reporterem. Wbrew woli kongresu w Waszyngtonie wolno już rekreacyjnie palić marihuany. W życie weszła przyjęta w listopadowym referendum inicjatywa w sprawie zalegalizowania marihuany na własne potrzeby, mówi członkini kongresu z ramienia Partii Demokratów Muriel Bowser. Nowe przepisy pozwalają na posiadanie marihuany na własny użytek oraz jej domową uprawę. Nie ma jednej zgody na sprzedaż marihuany oraz palenie jej przez nieletnich. Oznacza to, że posiadanie jej przez osobę poniżej 21 roku życia jest nielegalne. Pragnę przypomnieć, że chociaż rekreacyjne palenie marihuany jest to teraz dozwolone, to jednak należy z tego korzystać w sposób bezpieczny i odpowiedzialny. Zgodnie z nowymi przepisami mieszkańcy oraz turyści przebywający w stolicy USA mogą mieć przy sobie 2 uncje marihuany. W kongresie legalizacji sprzeciwiali się zwłaszcza republikanie. Dowództwo amerykańskiej marynarki wojennej wzywa do częstszych ćwiczeń okrętów podwodnych w Arktyce. Dostępność tego rejonu wzrasta z powodu zmian klimatycznych. Wojska USA mają tymczasową bazę na lodzie arktycznym, prowadzą w regionie ćwiczenia co 3 lata. Jednak pojawiają się głosy, że trzeba częściej testować zdolności marynarki do utrzymania łączności i operowania w niegościnnym środowisku. Zeszłoroczne ćwiczenia arktyczne amerykańskie wojska musiały przerwać po tym, jak w okolicach obozu pojawiły się szczeliny w lodzie. Pogoda. W ciągu dnia w całym kraju przewaga chmur, ale deszcz spadnie jedynie w Podlaskiem. Więcej przejaśnień na Pomorzu. 7 stopni w Toruniu, Bydgoszczy, Warszawie i Szczecinie. 8 w Łodzi, Poznaniu i Lublinie. 9 we Wrocławiu, Katowicach i Krakowie. Niestety na weekend synoptycy zapowiadają więcej opadów. Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne. To jest powtórka. Zapomniałem, że to jest czwartkowy poranek TOK FM. Zaczynamy godzinę komentatorek. Aleksandra Pawliska-Niesłuk, doktor Anna Materska-Słowacka, Uniwersytet Warszawski, Wydział Dziennikarstwa, katedra, już nie pamiętam, która. Instytut Nauk Politycznych, wystarczy. Instytut Nauk Politycznych i Renata Grochal, Gazeta Wyborcza. Dzień dobry, witam. Dzień dobry. I w tym kobiecym składzie zaczniemy od problemu... Ten Laskowski to chyba już naprawdę zwariował, bo jego nigdzie nie ma, wiesz? Ani na komputerach, ani ja nie wiem. Dotyczący... Co się jemu stało? Czy zasób w tym ośrodku tam dla Włosi? No, możliwe. Ale on bez komputera nie mógł żyć. Zatem nie ma też komputera. Może ma, ale ja muszę zobaczyć tam, czy on coś robi. Ale chyba on nic tam nie robi w tym internecie. Bo tak to siedział dzień i noc. Czuję się w Polsce mobbingowany niż w takiej Finlandii. Ale może to wynika z tego, że mobbing się z niczym specjalnie... Laskowski. No. Nie kojarzy. A tam. Tak zwany nieuświadomiony. Jako ten, proszę ciebie, taki chuligan, to może dla niego to i dobre, dla wyciszenia, dla uspokojenia, bo on się szybko denerwował też jako wariat. Zostało częściowo chociaż. Może to i dobre dla niego. Niech on tam się odda tym Krishnom, tym wariactwom. I cześć.